Po wydarzeniach z kolonii karnej z Gothica II powracamy, a raczej zostajemy w niej na dłużej, wcielając się w młodego Willa, który jest więźniem Górniczej Doliny już od wydarzeń z pierwszej części trylogii, co kilka razy podczas rozgrywki jest wspominane. Poznajemy naszego kopacza w trakcie jego niewolniczej pracy przy wydobyciu magicznej rudy w jednej z kopalni. Tytułowa ucieczka ma miejsce już podczas pierwszych minut gry, gdy wymykamy się paladynom pod osłoną nocy, składając obietnicę naszym kompanom niedoli, że jeszcze tu wrócimy. I'll be back. Oczywiście w grze nie chodzi o tą ucieczkę, ale o wydostanie się z Górniczej Doliny. Niestety nie będzie to proste, bo pomimo, że magiczna bariera została zniszczona, to walki orków z paladynami, przedstawione nam w animowanym intrze, sprawiły, że przełęcz została zawalona gruzami i nie uda się tak łatwo opuścić tego więzienia. Ale jak uciec, tego już wam nie zdradzę. Dobrze, że twój koszmar już się skończył, ale przed tobą kolejny. Górnicza Dolina. Przed nami około 40 godzin przygód w 5 rozdziałach w grze. Zanim jednak poznamy całą historię, musimy przeżyć poza granicami obozowiska paladynów, by przejść typową drogę od zera do bohatera. Natykamy się na poszukiwaczy ocalałych niedobitków, takich jak my, i dajemy się doprowadzić do bezpiecznego obozu, gdzie postaramy się o przynależność do tego, który bardziej nam odpowiada. Są dwa obozy, do których możemy dołączyć. Łowców orków, którzy rozbili się niedaleko chaty Kawalorna z ambitnym planem odzyskania ziem od najeźdźców, i myśliwych, którzy mają swoją bazę wypadową niedaleko wieży Xardasa, żyjących jak na typowych myśliwych przystało. W dalszej części gry odwiedzimy też trzeci obóz i będziemy musieli wykonać kilka zadań dla jego członków, by popchnąć fabułę do przodu. Z poznaniem jego lokacji wiążą się misje główne i jest to ciekawe zawiązanie akcji i jeden z moich ulubionych momentów w grze. Cholera jasna! Co to było? Wygląda na to, że to miejsce rzeczywiście skrywa jakąś tajemnicę. Patrz, jest tu jakaś platforma teleportacyjna. Fabuła moim zdaniem jest wiarygodna, poprawna i nie zanudza. Ciekawe historie postaci oraz zmiany, jakie dzieją się na naszych oczach z każdym rozdziałem, satysfakcjonują i dają poczucie sprawczości, ale bez spoilerów. Większy problem mam z zadaniami pobocznymi. Owszem, są często pomysłowo napisane, ale niektóre z nich są bardzo niejasne i musimy spełnić dziwne określone warunki, żeby dostać wpis do dziennika i zaliczyć misję. Przykładowo, stać przez dwie noce w odpowiednim miejscu, co udało mi się wykonać tylko dzięki solucji. Kilka razy musiałem skorzystać z solucji, bo zadania, choć wydają się proste, to dziennik i dialogi w niewystarczający sposób tłumaczą, co musimy dalej zrobić. W drugim rozdziale musiałem kodem przywołać kilka postaci, bo wcześniej zabiłem je, trafiając na nie przypadkowo. Chociaż w jednym przypadku, przez pierwsze rozdziały gry, gdy zbliżałem się do postaci, którą mogłem poznać dopiero później, dostawałem komunikat, że to nie jest miejsce dla mnie. Ale gdy rozpocząłem rozdział, w którym poznam tego NPC, po prostu go zabiłem wcześniej, a potem dowiedziałem się o odpowiednim zadaniu. Na szczęście na stronie poświęconej modyfikacji znalazłem potrzebne komendy na przywołanie postaci i przedmiotów. Plusem jest to, że z rozdziału na rozdział czuć progres naszej postaci. Stajemy się kimś w tym świadku, wykonując przysługi. NPC podróżują po mapie, a świat wypełnia się coraz to groźniejszymi potworami, dzięki czemu możemy rozwinąć swoją postać w wielu profesjach. Pojawiają się cutscenki na silniku gry, wielokrotne, ale przyjemne misje w drużynie, odjazdy kamery w kilku miejscach i kilka małych urozmaiceń względem oryginału, co zawsze stawia zadania w lepszym świetle pomiędzy generycznymi zadaniami typu przynieś miecz, nazbieraj roślin. A takie misje też istnieją i rozumiem je na początku przygody, gdzie chcemy zrobić wszystko dla każdego, by się wzmocnić i zarobić, ale w drugiej połowie gry, gdy z jednej strony wykonujemy bardzo ważne zadania i jesteśmy kimś ważnym w tym świecie, jakiś knypek każe ci włazić na drzewo. Trochę brak w tym logiki. Chyba że miał to być taki tutorial wspinaczki, bo jest ona kluczowa w dalszej rozgrywce. Ilość zadań jest duża, rozłożona sensownie w rozdziałach i mimo wszystko większość z nich jest po prostu w porządku, a i są one opcjonalne, więc jak nie chcesz, to nie rób. Świat ucieczki jest jeszcze mroczniejszy i bardziej brutalny niż to, co znamy z podstawowej gry. Mam to odczucie z tego powodu, że wszystko dzieje się tylko w kolonii karnej, nie zaznamy oddechu na plaży w Jarkendarze lub nie spędzimy czasu w porcie w Korinis. Brudne wyprane kolory, deszcz, fauna i flora nie zachęcają do spędzania czasu na tych terenach. Wszędzie czyha niebezpieczeństwo. Na swojej drodze trafimy na wszędobylskie trupy gnijące jeszcze po bezimiennym, co daje imersywność na przykład w kwestii smoków oraz po bitwie orków z paladynami na przełęczy, o której mówi wprowadzenie do modyfikacji.
Kolonia karna lekko zmieniła się przez te kilka tygodni. Palisada orków jest ogromna, tereny za nią nie są tym razem puste, a sensowne. I na przykład taki obóz bractwa to miłe zaskoczenie i jedna z moich ulubionych lokacji. Nowe obozy są wiarygodne i dopracowane. Ciekawe podziemia i wszystkie te miejsca, w które trafimy, wpasowują się w klimat. Muzyka jest oczywiście wspaniała, no bo to dobrze nam znany motyw z Gothica II Nockruka. Gra jest w pełni zdubbingowana, co na pewno skusi wielu polskich graczy do rozpoczęcia tej przygody. Jakość nagrań nie jest równa i w wielu przypadkach słychać słabą jakość dźwięku, ale kluczowe postacie brzmią na pewno lepiej, a gdy już pogramy trochę dłużej, nie mam z tym żadnego problemu. Jest to dużo lepsze niż sam tekst. Widziałeś ten błysk na dole? Tak, ale nie jestem pewien, czy winda będzie działać. Pora się przekonać. Modyfikacja powstawała wiele lat przez zaledwie kilka osób. W momencie, gdy to nagrywam, najnowszy patch 1.2 jest wypuszczony 7 miesięcy temu, więc projekt jest wciąż wspierany, choć błędy nadal potrafią napsuć krwi, ale na nieliczny zespół głupotą jest czepiać się tych kilku niedociągnięć. W ucieczce znajduje się wiele usprawnień, jak poziom wyboru trudności, ja grałem na średnim, pasek szybkiego wyboru przedmiotów, specjalna runa tworząca teleport w dowolnym miejscu, czyli to, co każdy standalone powinien mieć, szybką naukę, regenerację zdrowia, możliwość używania tarczy i noszenia hełmów, system reputacji, ekrany wczytywania z przydatnymi informacjami. Ta modyfikacja jest warta ogrania, ale osobiście nie wrócę już do ucieczki, bo trochę mnie wymęczyła. Co oznacza, że ciężki klimat kolonii karnej jest oddany jak należy. Historia wpisuje się w znane nam realia świata wykreowanego przez Piranha Bytes i jeżeli przeszliście Gothica i Gothica 2, warto jest poznać przygody Willa i ucieczkę, bo jest to na tym, co znamy i lubimy z oryginalnej serii.